czwartek odbyła się konferencja podsumowująca budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kamiennej i Skarżysku Kościelnym, realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W konferencji uczestniczyli m.in. wiceprezydent Skarżyska Andrzej Brzeziński, skarbnik miasta Ewa Pawełczyk. Na początek głos zabrał prezes Skarżyskich Wodociągów Łukasz Żuchowski. Podczas konferencji przedstawiono prezentację dotyczącą realizacji efektów inwestycji. Podziękowano także wszystkim wykonawcom przedsięwzięcia. Powodem przygotowania projektu był brak systemu kanalizacji sanitarnej dla 6 dzielnic w Skarżysku Kamiennej i w całej gminie Skarżysko-Kościelne. Dodatkowo istniała konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W efekcie osiągnięto skanalizowanie aglomeracji w 98%, oczyszczanie wszystkich ścieków dopływających w stopniu spełniającym wszystkie wymogi krajowe i unijne. Dodatkowo woda została uzdatniona w stopniu umożliwiającym bezpośrednie spożycie dla 80% mieszkańców naszego miasta. W zmodernizowanej oczyszczalni ścieków wszystkie ścieki są oczyszczane i odprowadzane do rzeki Kamiennej. Powstało także laboratorium wyposażone w najbardziej nowoczesny sprzęt do badania jakości ścieków i wody. Między innymi w tym laboratorium dzieci ze skarżyskich szkół podstawowych mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 100 milionów złotych, z czego około 60% pokryły środki unijne. Pozostałe 40% pochodzi ze środków własnych. Po konferencji uczestnicy zwiedzali zmodernizowaną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków.